Kochani, chcę wam opowiedzieć o bardzo, bardzo dla mnie dziwnym, a nawet powiedziałbym zaskakującym odkryciu. Rozmawiając z pewną kobietą, która po wielu, wielu latach zdecydowała się wyjaśnić swojemu mężowi, że jednak odchodzi na stałe i na zawsze i odchodzi definitywnie i że nie ma zamiaru do niego nigdy wrócić, wyjaśniła to w krótkich żołnierskich słowach i odeszła. I facet nie rozumiał czemu. Udało mi się zrozumieć. To znaczy, rozmawiałem z tą kobietą godzinami. I okazało się, że ona nie wie, czemu odeszła. Ona nie wiedziała, czemu odeszła. Wiedziała tylko dlatego, tylko jedno wiedziała, że go nienawidzi. Ona go nienawidzi i życzy mu jak najgorzej. Natomiast nie wiedziała za co. I po bardzo, bardzo intensywnym myśleniu z mojej strony zaproponowałem pewne wyjaśnienie całej sytuacji, że może ta kobieta jednak znajdzie wyjaśnienie, samej sobie wyjaśni, czemu tego faceta nienawidzi i czemu nie może z nim dłużej być. I kochani, okazało się, że kobieta nienawidzi faceta. Bardzo często się okazuje, że kobieta nienawidzi faceta. Wiecie za co? Za to, że go kiedyś kochała.